Szanowni Państwo, jeszcze raz prosimy o brawa dla dziesiątej edycji Zabrzańskiej Ateny. Zabrzańska Atena to nagroda, która powstała z inicjatywy prezydent miasta Zabrze, dr Małgorzaty Mańki-Szulik. I jest przyznawana już po raz 10. Zdobywcy Zabrzańskiej Ateny otrzymują wyróżnienie za wkład na rzecz tworzenia nowoczesnego Zabrza, opierając się na własnym doświadczeniu oraz kreatywności. To już ogromna rodzina laureatów nagrody Zabrzańskiej Ateny. To wyjątkowi ludzie, to ludzie, którzy na co dzień budują to miasto. Miasto, które musiało zmienić swoją orientację. Musieliśmy z miasta przemysłu ciężkiego znaleźć sobie inną ścieżkę. Dzięki tym ludziom się udało. Jestem dumna. Dumna z naszego miasta, jestem dumna z tych ludzi. Jestem szczęśliwa, że mogę przewodzić w tym mieście właśnie w takim trudnym okresie. Cieszę się ogromnie, gratuluję serdecznie wszystkim wyróżnionym. Tegorocznymi laureatami w dziedzinie medycyna i nauka zostali profesor doktor habilitowana nauk medycznych Monika Damczyk-Sowa jest absolwentką Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Profesor pełni funkcję kierownika Katedry Kliniki Neurologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest prezesem elektem sekcji stwardnienia rozsianego i neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Zabrzańska Atena to nagroda dla mnie wyjątkowa i z powodów osobistych i jest podsumowaniem pewnego etapu pracy. To dla mnie ogromne wyróżnienie, czuję się onieśmielona tą nagrodą, zważywszy na fakt, jak znamienite osobowości w latach poprzednich były uhonorowane tą nagrodą. Także ogromna radość, energia do dalszych działań, naprawdę wielkie wyróżnienie. Pani profesor Aleksandra Kuzior, prodziekan do spraw współpracy i rozwoju Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych, doktor honoris causa Ukraińskiej Akademii Państwowej Służby Penitencjarnej, prezes Śląskiego Centrum Etyki, Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. To jest dla mnie szczególnie cenna nagroda z dwóch powodów. Pierwszy powód to taki, że pani prezydent i kapituła nagrody zauważyli moje zaangażowanie i pracę między innymi właśnie dla miasta Zabrze. A drugi powód, że jestem taka dumna z tej nagrody, jest taki, że otrzymam ją z rąk pani prezydent miasta Zabrze, pani Małgorzaty Mańki-Szulik, ponieważ cenię ją za wkład pracy, który wnosi w rozwój tego miasta. Stara się o to, żeby ludzie w tym mieście podnosili swoją jakość życia i to jest takie bardzo cenne. Cenię ją za otwartość, za dobre serce i za otwartość na współpracę z biznesem i z nauką. Pan Jan Sarna, doktor socjologii, który wykształcenie zdobywał zarówno za granicą, jak i w kraju, w szczególności na Uniwersytecie Łódzkim, który w roku 1992 objął funkcję dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii imienia pana profesora Zbigniewa Religi w Zabrzu. To wyróżnienie cieszy może bardziej niż inne, bo mówi się, że najtrudniej być prorokiem we własnym domu. Jak cię gdzieś doceniają z daleka, to widzą na ogół zalety. A swoje widzą nie tylko zalety, ale także wady. Więc jeżeli nagradzają mimo wad, no to tym bardziej jest to miłe. Zabrzańskie Ateny w dziedzinie gospodarka i przedsiębiorczość otrzymali. Całe swoje życie związał z Zabrzem. Człowiek, który w naszym mieście odnalazł swój dom, zdobył wykształcenie i założył rodzinę. To przede wszystkim człowiek, który kieruje się konsekwencją i determinacją w realizacji postanowionego sobie celu. Umiłowanie śląskiej ziemi, niezwykła pracowitość, a równocześnie pokora i szacunek do drugiego człowieka sprawdziły, że osiągnął sukces zawodowy, biznesowy i osobisty. Przypuszczam, że chyba ta moja działalność zawodowa, może społeczna trochę i to się złożyło na to, że zostałem wyróżniony, chociaż tak praktycznie mówiąc jestem zaskoczony, no ale
zaskoczenie zaskoczeniem, a nagroda jest przyznana. Takie trzy słowa, które definiują tego kandydata, to jest rozwój firmy, to jest edukacja specjalistów i to jest promocja aktywności przedsiębiorców w samorządzie gospodarczym. Jestem naprawdę pod bardzo wielkim wrażeniem, bo byłem tutaj już kilka razy i widziałem, że tymi laureatami tej nagrody nie był byle kto. I dlatego też bardzo jestem szczęśliwy, że znalazłem się w gronie tych zacnych, wspaniałych laureatów tegorocznych. Także ta nagroda dla mnie jest naprawdę wielkim wyróżnieniem, taką nagrodą bardzo prestiżową też. A to dlatego, że ona dotyczy mojego miasta. Są różne nagrody. Ja za te 50 lat mojej działalności, nawet ponad, ich kilka mam, ale tą będę cenił specjalnie. Zabrzeńską Atenę otrzymało do tej pory 29 laureatów. Twórcą statuetki jest urodzony w Zabrzu profesor Nitsch, światowej sławy rzeźbiarz. Ja kiedyś byłem bardzo zafascynowany właśnie Grecją, tym okresem, w której powstały wspaniałe dzieła sztuki. I tak sobie pomyślałem, że dobrze by było troszkę przyjąć tu jakąś syntetyczną formę tamtych moich poprzedników, rzeźbiarzy, wspaniałych ludzi, którzy tworzyli w tamtym czasie. Każda Atena jest sygnowana, numerowana, a zarazem przy tej sygnaturze wiemy, która jest z kolei. Oczywiście wykonana jest z brązu, patyna jest indywidualna, bo tu można powiedzieć, ta czerń to nie jest czerń taką, którą masowo się robi, to nie jest farba, na którą przy pomnikach oczywiście się robi. To jest wszystko robione na odpowiednich komponentach. Wszystkim tegorocznym laureatom serdecznie gratulujemy.